Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Wojtas, a to jest Diablo 4 Wojna Grzechu, rozdział 10. Należy do Rady Angiris, do grupy, która zrzesza graczy w Diablo 4. Radzieli się swoimi doświadczeniami. I mimo, że jestem graczem introwertycznym, to powiem wam, że nie jest mi tutaj źle. Lubię grać sam, ale czasami warto otworzyć do kogoś ryja, poczytać o jakichś nowościach w Diablo. I mimo, iż sezon trzeci kompletnie mnie nie zainteresował. Ja wiedziałem wszystko. Wiedziałem wszystko o sezonie trzecim właśnie z tej grupy, ponieważ kącik informacyjny, newsy z gier, jak działają klasy, to wszystko jest tutaj uaktualniane na czas i jest zawsze świeżutkie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli chcesz pograć w fajnej grupie, zapraszam do Rady Angiris. A także do pozostawienia lajka, subskrypcji i komentarza i podziękować wam wszystkim za lajki, subskrypcje i komentarze, które zostawiliście pod poprzednimi filmami. Jedziemy z rozdziałem 10, bo koniec minuty dla Wojtasa. Dzięki, że jesteście. Wysoka szklanka, Coca-Cola Zero, James Cook, Darkroom i wasze zdrowie. Rozdział 10. Nikt się nie sprzeciwił, gdy Uldyzjan zdecydował, że nie powinni zostawać dłużej w obozie. Zerentia wprawdzie chciała sprawić poległym strażnikom pokoju jakiś przyzwoity pochówek, ale Uldyzjan nie dbał wcale o zmarłych. Ci ludzie chcieli go pojmać, a pozostałych zabić. Czuł się więc całkowicie usprawiedliwiony, że zostawiła ich ciała padlinożercą z lasu. Przez jakiś czas rozglądali się za wierzchowcami strażników, ale co zaskakujące, nie natrafili na żadne ślady zwierząt. Nawet Sokoloki Achilios nie zdołał wypatrzyć tropów. Zrezygnowali dość szybko, dosiedli własnych koni i pognali w noc. Uldyzjan wciąż pozostawał napięty. Nie dlatego, że bał się o siebie, ale o pozostałych, szczególnie o Lilię. Malik na pewno zauważył, jak bliska jest farmerowi i niewątpliwie wykorzysta przewagę, którą dawała mu ta wiedza. Jeszcze szybciej i łatwiej niż więzy krwi między braćmi. Pomyślawszy, o Mendelnie, Uldyzjan odwrócił się i zerknął na brata. Tak niewiele mógł wyczytać z twarzy młodzieńca, na której znów malował się wyraz niepokoju. Młody uczony wydawał się szczególnie wstrząśnięty starciem, bardziej nawet niż Serentia. Uldyzjan przyłapał brata, jak stawał nad każdym ciałem, trząsał głową i sięgał gdzieś w ciemność. Z gniewnym mruknięciem Uldyzjan przeniósł wzrok na czarną drogę przed sobą. Może lepiej będzie zostawić chłopaka gdzieś po drodze. Nie chciałby bratu stała się jakaś krzywda, ale też nie życzył sobie, by Mendel w takim stanie naraził ich na kłopoty. Uldyzjan zawsze wiedział, że młodszy brat nie dorównuje mu siłą fizyczną, ale też zawsze wierzył w siłę jego umysłu. Tymczasem okazało się, że był w błędzie. Raz jeszcze zerknął przez ramię. Tak, Mendeln wyglądał jak nawiedzony. Jeśli to się nie zmieni, coś trzeba będzie zrobić. Jechali szybciej i szybciej, jak wiatr mknęli przez noc. Mendeln desperacko starał się patrzeć wyłącznie przed siebie, ale nawet wtedy nie udawało mu się uciec przed nimi. Było ich pięcioro. On, jego brat i reszta. I tylu być powinno. 5 osób, 4 konie. Ale za nimi pędziło teraz prawie 20 jeźdźców, których najwyraźniej widział tylko Mendeln. Na wpół przejrzyste, szaro-białe cienie gnały po obu stronach ich niewielkiej grupy. Raz stawały się widoczne, to znów rozpływały się w ciemności. Mieli posępne, blade twarze, hełmy i napierśniki strażników pokoju. Ilekroć Mendeln zwrócił na nich oczy, napotykał zawsze takie samo, nieruchome, puste spojrzenie, jakby widma oczekiwały, że będzie miał im coś do powiedzenia. Ale Mendeln nie znał słów do zaofiarowania duchom mężczyzn, którzy zginęli z ręki jego brata i Achilliosa. Nie kierował żadnych słów, lecz niemą prośbę, by odeszli. Jednak duchy nie tylko nie znikały, ale zdawały się coraz bardziej zbliżać do Mendelna.
Zmarli, dosiadający astralnych wierzchowców, jechali w tym samym tempie, co udręczony młodzieniec. Mendeln podejrzewał, że gdyby w trakcie walki zginęło jakieś zwierzę, to zapewne i one dołączyłoby do tego upiornego orszaku. Na tę myśl zaśmiał się nerwowo, a jadący obok Achillios obrzucił go zaniepokojonym spojrzeniem. Mendeln rozważał, czy powiedzieć przyjacielowi, co się dzieje. Myśliwy był chyba jedyną osobą, która mogłaby to zrozumieć. Przecież też widział dziwny artefakt i tak samo połączyłby kamień z tym, co się działo, jak to zrobił Mendeln. Ale jeżeli Achillios miał choć odrobinę rozsądku, przecież Mendeln doskonale wiedział, że tak jest, trzymałby się z daleka od bezradnego przyjaciela i młody uczony nie miałby mu tego za złe. Sam chciałby znaleźć się możliwie daleko od tych duchów. Ale skoro nie było to możliwe, mógł mieć tylko nadzieję, że za jakiś czas cienie w końcu znikną, udadzą się tam, gdzie powinny. Tak, mógł mieć nadzieję, że tak się stanie, lecz Mendeln wątpił, że dopisze mu aż takie szczęście. Noc ustąpiła spowitemu w mgłę dniu, ale Achillios sugerował, że powinni się zatrzymać. Uldyzjan poganiał ich aż do południa. Dopiero gdy przekroczyli strumień i znaleźli się pod baldachimem drzew, pozwolił im się zatrzymać. Nawet on był zmęczony. Zsunął się z siodła i od razu pomógł zsiąść Lili. Achillios zajął się Serentią. Mendeln zeskoczył i ruszył w stronę strumienia, by ukoić pragnienie. Ledwie jednak wyciągnął dłoń, by zanurzyć ją w wodzie, cofnął się gwałtownie, jakby coś go ukąsiło i mrugając niepewnie obejrzał się ku pozostałym. — Woda jest chyba zatruta — powiedział niepewnie. — Lepiej jej nie pić. W najlepszym przypadku wszyscy się pochorujemy. — Skąd wiesz? — Mendeln skrzywił się nieco. W opinii Uldyzjana miał minę jak dzieciak przyłapany na kłamstwie. — Widziałem. Widziałem takie małe rybki. Nie jedną. Wszystkie martwe miały plamy. Wyglądały, jakby padły od jakiejś choroby. Już kiedyś takie widziałem, włączył się Achillios. Jeśli Mendeln dobrze to opisał, najlepiej będzie nie pić. Ale nie ma czego się obawiać, oświadczyła Lilia, która stanęła u boku Uldyzjana i podniosła na niego ufne spojrzenie. Z pewnością poradzisz sobie z czymś tak prostym. Z czym? Oczyszczeniem wody, rzecz jasna. Pozostali patrzyli na nią z niedowierzaniem. Nawet Uldyzjan miał kłopoty, aby przyswoić sobie to, co powiedziała Lilia, ale im dłużej patrzyła na niego, tym poważniej brał tę możliwość pod uwagę. Dobrze. Ruszył do strumienia, zerknąwszy na brata zaledwie przelotnie. Mendeln ostrzegawczo podniósł rękę. Uldyzjan wyczuwał jednak, że Lilia wciąż na niego patrzy. Minął więc brata bez słowa. Może to dla niej zrobić, uznał. Za każdym razem jej wiara w Uldyzjana, jej miłość, pokazywała mu drogę. Tym razem też tak będzie. Zanurzył palce w strumieniu. Kilka kropel zmoczyło mu dłoń, gdy skoncentrował się ze wszystkich sił, życząc sobie, by strumień stał się czysty. Powtarzał to życzenie raz za razem, aż wreszcie uznał, że albo mu się udało, albo tylko marnował czas. Wyprostował się. Ale skąd będziemy wiedzieli, czy podziałało? Spytała Serentia. Po raz kolejny Lilia dowiodła swej bezgranicznej wiary. Bez wahania uklękła przy brzegu strumienia. To było zbyt wiele nawet dla Uldyzjana. Lilio, nie! Ale ona jednym ruchem uniosła do ust złożone dłonie i napiła się. Uldyzjan gotów był rzucić się jej na pomoc, pełen obaw, że tym razem zaryzykował życie tej, która była mu najdroższa. Ku jego zaskoczeniu to Mendeln pospieszył uspokoić jego niepokój. — Strumień, Uldyzjanie, strumień jest czysty. Nie musisz się już martwić. Przysięgam, bracie. Uldyzjan nie zapytał, skąd Mendeln miał tą pewność. W głosie brata było coś takiego, że po prostu uwierzył. — On mówi prawdę, odezwała się Lilia. Nic mi nie jest, kochany. Zaufaj mi. Złapał ją i przytulił mocno. Nigdy więcej nie rób czegoś takiego, szepnął jej do ucha. Szczególnie
Nie z mojego powodu. Ależ ja wiedziałam, że twoja moc mnie uchroni. Ochroni nas wszystkich. Czy nie mam racji? Po prostu tego nie rób. No cóż, ja na przykład muszę się napić po tym wszystkim, odezwał się głośno Achillios, prowadząc wierzchowce, tak jak i te wspaniałe stworzenia. Jego zachowanie przywróciło normalność. Uldyzjan i pozostali ustawili się przy strumieniu, powyżej zwierząt i też ugasili pragnienie. Achillios najpierw zadbał o konie, a dopiero potem poszedł w ślad towarzyszy. Ale potem spojrzał na drugi brzeg. Najwyraźniej coś tam dostrzegł. Uldyzjan podążył za wzrokiem myśliwego, ale niczego nie zobaczył. Zaraz wrócę, mruknął Achillios. Przeskoczył strumień i zniknął wśród drzew. Serentia poszła do Uldyzjana. Powinniśmy iść za nim? Ale farmer dobrze znał przyjaciela i wiedział, że ciężko było dotrzymać krochu Achilliosowi, kiedy ten ścigał zwierzynę wśród drzew. Pewnie zobaczył zająca albo coś innego na kolację. Nie ma się czym martwić, słyszałaś co mówił. Nic mu nie będzie. Ale napięcie w obozie było wyczuwalne, dopóki Achillios nie zjawił się po kilkunastu minutach. Choć niewątpliwie biegał, i to nie w byle jakim tempie, nie był ani trochę zasapany. Za to jego mina daleka była od zadowolenia. Niedaleko jest miasto, mniej więcej o godzinę marszu. Konno krócej. Siedząca na kamieniu Lilia gwałtownie się poderwała. Miasto? To niemożliwe. Achillios przyjrzał się dziewczynie, przechylając głowę. Nie tylko możliwe, moja pani, powiem więcej. To Parta. Teraz wszyscy mieli miny równie osłupiałe co Lilia. Jak to możliwe? Zaprotestował Mendeln. Przecież nie jechaliśmy w tym kierunku. Wiem, ale to Parta. Rozmawiałem z jednym z tutejszych, przynajmniej to się wyjaśniło. I dlatego odbiegłeś? Ano tak. Myślałem, że to rzezimieszek, a to chłopaczek zaledwie. Cedryk, jak się przedstawił. Próbował polować. Achillios uśmiechnął się po raz pierwszy od powrotu. Nie z gorzej mu szło. Musiałem się postarać, by nie zgubić tropu. Chłopak ma lekki krok. Uldyzjan nie zwrócił uwagi na ocenę umiejętności chłopca. Starał się ze wszystkich sił zrozumieć, jak to możliwe, że zatoczyli koło. Parta powinna zostać daleko za nimi. Malik, powiedział wreszcie. Nie widzicie tego? Spytał. Gdy towarzysze spojrzeli na niego zaskoczeni. To musi być sprawka arcykapłana. Tu cuchnie jakimiś czarami. Któż inny mógłby to zrobić? Tak, to na pewno on. Oparła ukochanego Lilia. A skoro przejrzeliśmy jego podstęp, nie możemy wejść w pułapkę i wrócić do miasta. Musimy jak najszybciej stąd odejść. Ale Cedryk raczej mi się nie widział narzędziem kapłana, zaprotestował Achillios. A ludzie z Parte mają opinię uczciwych i dobrych. Nie ma znaczenia, jacy są tam ludzie, odpowiedziała. Będą pionkami, które zostaną wykorzystane przeciwko Uldyzjanowi, tylko to się powinno dla nas liczyć. Ku pewnemu zaskoczeniu Uldyzjana sama Serentia opowiedziała się po stronie Lilii. Ona ma rację, Achilliosie. Nie ma nic naturalnego w tym, jak nieświadomie zawróciliśmy. Malik musi knuć coś wyjątkowo ohydnego. Farmer spojrzał na brata, ale chłopak uporczywie milczał. Sam Uldyzjan, co ciekawe, po raz pierwszy miast posłuchać rozsądnej rady Lilii i ominąć pułapkę, nie mógł doczekać się wejścia do miasta. Jeśli Malik chciał go tam zaskoczyć, niech się przekona, że jego ofiara jest gotowa i bardziej niż chętna, by dokończyć potyczkę. Pojedziemy do Party. Achillios uśmiechnął się na te słowa zadowolony. Lilia patrzyła z potępieniem. Uldyzjan nie widział jeszcze takiego ognia, jaki zapłonął w jej oczach. Jednak zaraz dziewczyna odzyskała panowanie nad sobą. Drżąc, wypuściła z płuc powietrze i skinęła głową. A więc do Party, zgodziła się z uśmiechem. Na krawędź otchłani jeszcze dalej, tak długo jak jestem z tobą, moja miłości. Był jej wdzięczny za zmianę zdania. Ten gniew brał się z obawy o niego, tłumaczył sobie Uldyzjan. W końcu to jego Malik chciał pojmać. Ale Lilię i pozostałych arcykapłan uważał za niepotrzebnych. Uldyzjan przyrzekał sobie, że jeśli Malik zaatakuje, jego towarzysze będą chronieni.
Nie mógł pozwolić, by stało się inaczej, skoro to przez niego zmierzali ku niebezpieczeństwu. Achilios przejął prowadzenie i ruszyli wszyscy w stronę miasta. Rzeczywiście było tak, jak powiedział łucznik. Zatrzymali się, gdy zobaczyli miasto i tak jak zapowiedział Achilios, dotarcie tutaj nie zajęło im nawet godziny. Parta była o wiele większa od Seram, a nawet od Tulisam. Po raz pierwszy w życiu Uldyzjan zobaczył budynki wysokie na 3 piętra. Dwukrotnie wyższe od największej stodoły najbogatszego sąsiada farmera. Kamienie i drewniane frontony wygładzone były gipsem, co nadawało domom ekstrawagancki wygląd. Wysklepione w łuk dachy pokrywały drewniane dachówki, a ulice? A ulice brukowane były kamieniami. Terkot wozów i stukot końskich kopyt urastał do dźwięku gromu. Więcej tu było ludzi niż Uldyzjan widział przez całe życie, a wielu odzianych tak, że poczuł się jak żebrak. Prawdę mówiąc, z całej piątki jedynie Lilia wyglądała dość dobrze, by pokazać się mieszkańcom. Ktoś za nimi wołał. Świadom, że nikt nie powinien wiedzieć o ich obecności w mieście, Uldyzjan zesztywniał. Ale nie była to pułapka, której się obawiał, tylko młodzik. Podbiegł prosto do wierzchowca Achilliosa. Hej tam, Cedryku! Achillios potarmosił rozczochrane włosy dzieciaka. Mówiłem, że niedługo przybędziem. A ja zawołałem tatkę, wyrzucił Cedryk bez tchu. I rzeczywiście, za chłopaczkiem sunął dostojny mąż, co najmniej dekadę starszy od Uldyzjana i odziany w powiewające brązowo-czarne szaty. Natychmiast wzbudził nieufność w farmerze. Czyżby ojciec Cedryka był jakimś kapłanem? Tylko spokojnie, powiedział pospiesznie Achillios. To handlarz jak Cyrus i może być, że go znał, jeśli chłopak się nie pomylił. To oni, Cedryku? Zapytał rodzic przyszłego myśliwego. Odrzucił w tył przetykane srebrem sięgające ramion włosy i przyjrzał się nowo przybyłym. Jego spojrzenie przyślizgnęło się po Lilii, ale zatrzymało na Serentii. Znam cię, choć bardzo wyrosłaś. Tyś tą małą dziewczynką Cyrusa? Sara, tak? Serentia, poprawiła go dziewczyna. Posmutniała. Ojciec Cedryka zauważył to natychmiast. Przykro mi, panienko, nie będę cię o nic wypytywał, zapewni. Serentia skłoniła głowę z wdzięcznością. Mieszkańcy miasta poczęli zatrzymywać się w pobliżu ciekawi nowych przybyszów. Częściowo ta ciekawość była spowodowana tym, że na powitanie wyszedł jeden z prominentów miasta. Przyjaciele, nazywam się Eton Ulgaral i choć smucę się głęboko wieścią o odejściu starego przyjaciela, to z radością witam członka jego rodziny i tych, którzy byli mu przyjaciółmi. Uldyzjan łypnął na Achilliosa i zniżając głos powiedział. Obaj byli coś bardzo pewni, że przyjedziemy. Achillios odrzekł. Postawiłem na to, że się zgodzisz i tyle. Kiedy Cedryk wspomniał, że jego ojciec jest ważnym kupcem. Powołałem się na Cyrusa, za co cię, Serentio, przepraszam. Ale przypomniało mi się, jak zawsze wydawał się znać wszystkich w okolicy, którzy zajmowali się tym, co on. Cedryk obiecał, że pobiegnie do ojca i mu o nas opowie i o tym, co mu rzekł o Cyrusie. Nie raz, nie dwa ubiłem z Cyrusem dobry interes, dorzucił mistrz Eton, a oczy zaszkliły mu się wspomnieniami. W każdym razie, skoro droga nas tu przywiodła, uznałem, że tu nasze przeznaczenie. Malik nas tu przywiódł, Achilliosie, powiedział Uldyzjan. Nie zapominaj o tym. Mój przyjacielu, wtrącił kupiec, wyraźnie próbując zapobiec kłótni. Co się dzieje? Nic, o czym moglibyśmy mówić tutaj, odparł Uldyzjan półgłosem. Najrozsądniej będzie, jak porozmawiamy w bardziej prywatnych okolicznościach, mistrzu Etonie. Wasz starosta także powinien usłyszeć, co mam do powiedzenia. Ja jestem wybranym przez lud starostą party, więc tę kwestię rozwiążemy bez trudu, ale chodźcie. Kogo będę miał jeszcze przyjemność gościć? Znałem Serentię, gdy była jeszcze dzieckiem. Takiej piękności nie można zapomnieć. Twoja twarz, wskazał na Uldyzjana, też wydaje się znajoma, ale pozostałych już nie. Spojrzenie Etona zatrzymało się przez chwilę na Lilii. Niektórych nigdy nie widziałem, a mam wyjątkową pamięć do twarzy. Jestem Uldyzjan Uldiomet. A, Diomedes Seram, najbardziej szczery i najodważniejszy człowiek na ziemi. Odziedziczyłeś jego rysy, jesteś pierworodnym, jak mniemam.
Uldyzjan skinął głową, potwierdzając tym samym, że kupiec rzeczywiście cieszy się wyśmienitą pamięcią, a potem przedstawił Mendelna, Achilliosa i wreszcie nieco zazdrośnie Lilię. Spodziewał się, że mistrz Eton zacznie jej nadskakiwać, ale ten tylko skinął głową. Sądząc po jej twarzy i stroju, pochodzi z ziem na północ od wielkiego miasta. Tak, skłoniła leciutko głowę. Kupiec wyraźnie spodziewał się dłuższej odpowiedzi, lecz szlachcianka milczała. Eton objął więc spojrzeniem całą grupę i oznajmił. Skoro jesteśmy przyjaciółmi, zapraszam was teraz w moje skromne progi. Początkowo Uldyzjan zapragnął odmówić. Kupiec miał jak najlepsze intencje, ale przecież nie przybyli do miasta z wizytą towarzyską. Jednak skoro Eton był zarazem jednym ze znaczniejszych obywateli i przywódcą miasta, nie zdołaliby znaleźć nikogo lepszego, by poinformować go o ewentualnym niebezpieczeństwie, które grozić może mieszkańcom. Uldyzjan miał nadzieję, że stary przyjaciel Cyrusan nie wtrąci jego córki i reszty towarzyszy do więzienia, gdy tylko usłyszy prawdę, jakby nie patrzeć, przywiedli zagrożenie do spokojnej party. Ponieważ Eton szedł pieszo i oni podążyli za nim, zsiadłszy z koni. Farmer zauważył, że teraz mieszkańcy odnosili się do niego i reszty grupy tak, jakby byli dostojnikami przybywającymi do miasta z wizytą. Wszyscy pochylali głowy w ukłonie. Mistrz Eton był najwyraźniej bardzo szanowany. Uldyzjana jednak niepokoił fakt, że starosta przyszedł ich przywitać bez straży przybocznej. Czyżby ludzie w parcie byli aż tak ufni? A może przyczyna okaże się bardziej ponura? Jeśli stał za tym Malik, zaiste była to niezwykle skomplikowana pułapka. W oczach Uldyzjana nie miało to ładu ani składu. Wszystko wskazywało na to, że mieli do czynienia z dobrymi ludźmi, ludźmi uczciwymi. Niektórzy nie tylko się kłaniali, ale i uśmiechali przyjaźnie do przybyszów. A potem, jak zauważył farmer, wracali do swoich spraw. Widać było, że nie żywią wobec gości najmniejszych podejrzeń. Od lat nie odwiedzałem Seram, zagaił Eton, gdy szli ruchliwymi ulicami. Jak tam handel? To zawsze było takie spokojne miejsce. Przyznaję się, że jeździłem tam, by cieszyć się spokojem i ciszą w tym samym stopniu, co płomiennymi targami z mistrzem Cyrusem. Ostatnio nad Seram przeszła potężna burza, wtrącił Mendeln. Uldyzjan rzucił mu ostrzegawcze spojrzenie, ale młody uczony najwyraźniej nie zamierzał rozwijać tematu. Czyżby? Domyślam się, że było to najbardziej ekscytujące wydarzenie, jakie mieliście tam od wieków. Szczęściarze! Kocham partę, ale jest tu tak wiele, wiele spraw, które wymagają mojej uwagi. Sami rozumiecie. Czasem myślałem, że chętnie zamieniłbym się miejscami z twoim ojcem, panienko Serentio. A kapłani świątyni bądź katedry oferują wam, mistrzu, jakąś pomoc? Zdecydował się prowadzić Uldyzjan. Oni? Kupiec zaśmiał się, poglądając na swego gościa przez ramię. Od ponad roku żaden z nich nie zawitał do miasta. Nie mają nam nic do zaoferowania. Jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Mogą zachować swe nauki dla tych, co chcą je słyszeć. Za przeproszeniem. Zadowolony Uldyzjan skinął głową. Słowa mistrza Etona pokrywały się z tym, co farmer sam już zaobserwował. Widział kobiety i rumianych mężów z uśmiechem, wypełniających swoje obowiązki, które przerywali od czasu do czasu, by coś zjeść albo zamienić kilka słów z przyjaciółmi. Widział brukowane ulice i zadbane domy z kamienia i drewna. Nie zauważył ani jednej osoby niechlujnie odzianej, niezależnie czy patrzył na ubrania proste i skromne, czy bardziej eleganckie i kosztowne. To było dobre miasto i dobrzy ludzie. Oczywiście nie wszystko w parcie było doskonałe. Uldyzjan widział też tych ludzi chorych i kalekich. Starzec, któremu w ustach został chyba tylko jeden ząb, podpierał się kulami, bo brakło mu nogi. Młody chłopiec miał lewą rękę wyschniętą, skurczoną. U mężczyzny, wyglądającego na farmera, twarz, kark i ramiona oznaczone były okrutnymi bliznami, zapewne pamiątką po jakimś wypadku. Nikogo z nich jednak nie odtrącano. Co więcej, każdy przemierzał miasto w jakimś towarzystwie. Parta zarządzana przez Etona była najwyraźniej miejscem pełnym zrozumienia. Nawet Seram mogłoby się sporo nauczyć. Wzrok Uldyzjana znów powędrował do okaleczonego dziecka.
Uschnięta ręka przypomniała mu o najmłodszej siostrze, Amelii. Jej ręka miała właściwą długość, ale wyrosła cienka, niczym źdźbło trawy i wyginała się do tyłu. A jednak Amelia była najweselsza z nich wszystkich, najbardziej chętna do pomocy. Chłopiec zniknął wśród przechodniów. Uldyzjan zgrzytnął zębami. Ludzie jak Malik wiedli życie książąt, a dzieci cierpiały wskutek jakiegoś kaprysu losu, być może zatrzymał się. Mendelnie? Młody uczony się zawahał. O co chodzi? Łap! Uldyzjan rzucił mu wodze i zawrócił tam, gdzie zniknął chłopiec. Nieświadom tego, co się dzieje za jego plecami, mistrz Eton pokazywał jakieś istotne miejsce w mieście. Może zechcielibyście spojrzeć na ten grzebień na szczycie? Lilia nie odezwała się, gdy Uldyzjan minął. Posłała mu jedynie uśmiech pełen zrozumienia. Serentia i Achillios ledwie zauważyli, że odszedł. Uldyzjan nigdzie nie mógł dostrzec chłopca, co budziło w nim irytację. Próbował sobie przypomnieć, gdzie dokładnie widział małego. Jest. Z walącym dziko sercem przepchnął się obok zdumionej sprzedawczyni, która rozkładała właśnie towary. Rozpoznawał stojącą przed nim kobietę. Odwróciła się, gdy podszedł bliżej. Przy jej boku stał kaleki chłopczyk. Uldyzjan przykląkł przy nim, ignorując kobietę. Mogę zobaczyć twoją rękę? Proszę. Z ufnością właściwą jego wiekowi chłopiec wyciągnął uschnięte ramię, jak mógł najdalej. Jednak jego matka wyglądała na lekko zaniepokojoną i odciągnęła chłopca w tył. Uldyzjan spojrzał na nią. Proszę, nie mam złych zamiarów. Moja siostra cierpiała na podobną przypadłość. Nie zrobię mu krzywdy. Pozwólcie mi się tylko przyjrzeć. Kobieta nie miała żadnych powodów, by spełnić jego prośbę, jednak skinęła przyzwalająco głową, a rysy jej twarzy złagodniały. Uldyzjan zbadał chłopca delikatnie. Z bliska stan ręki okazał się gorszy niż to było w wypadku Amelii. Wspomnienie siostry wezbrało w Uldyzjanie falę uczuć, jakby dopiero teraz zrozumiał, co dusił w sobie przez lata. Łzy przyćmiły mu wzrok. Żałował, że nie mógł zrobić więcej dla siostrzyczki, dla całej rodziny. Teraz władał taką mocą, że zapewne zdołałby ich ocalić. Łzy płynęły mu po twarzy. Nie był świadom, że wciąż trzyma rączkę chłopca. Wydawało mu się, że czas się cofnął, że to okaleczona kończyna Amelii. Całej rodziny to siostrę Uldyzjana los potraktował najokrutniej. Najpierw urodziła się kaleką, a potem zmarła, zanim miała szansę przeżyć cokolwiek. Widział w wyobraźni utraconą siostrzyczkę, lecz z jedną różnicą. Teraz miała obie ręce zdrowe. Wyobraził sobie, jak łapie różne rzeczy, a nawet jak mocno tuli brata. Dopiero wtedy uświadomił sobie, że w rzeczy samej ktoś go mocno przytula. To przywróciło Uldyzjana do rzeczywistości i pojął, że chłopczyk obejmuje go z całych sił, dwiema zdrowymi rękoma. Uldyzjan spojrzał na jego matkę. Kobieta patrywała się weń z niedowierzaniem. Policzki miała mokre od łez. Kilku mieszkańców Party przystanęło i oni też spoglądali na farmera ze zdumieniem. Uwolniwszy się z uścisku dziecka, Uldyzjan spojrzał na otaczających go ludzi. Przypomniały mu się przepełnione od razu twarze mieszkańców Seram. Zaniepokoił się. Nie chciałem, nie chciałem! Ale tak naprawdę chciał. Zobaczył chłopca i poczuł nagłą potrzebę, żeby przekonać się, czy będzie mógł zrobić dla tego malca to, co chciałby zrobić dla Amelii. A teraz Parta także zwróci się przeciwko niemu, nazwie Uldyzjana czarownikiem albo gorzej jeszcze. Matka chłopca zaczęła go ściskać i obsypywać pocałunkami. Dziękuję, dziękuję! Za jej plecami jakiś człowiek stojący na przedzie gęstniejącego tłumu pochylił nisko głowę i inni natychmiast poszli w jego ślady. Ktoś ukląkł na jedno kolano, dając przykład pozostałym. Wystarczyło kilka chwil i wszyscy wokół Uldyzjana klęczeli przed nim, jakby był królem albo kimś więcej. Dziękuję.